Drogi Luferku, wiem, że wiesz, co to jest multiversum. Podróżowałeś po nim. Znasz Milesa Moralesa, znasz Gwen Stacy nie z tego wymiaru. I Spidermana 2099. Więc powiedz mi... Co wiesz o multiversum? Po co ci ta wiadomość? O multiversum, do czego jest ci potrzebne? To nie twój interes. Właśnie, że mój! Multiversum jest niebezpieczne, a ty jesteś... Zachowujesz się, jakbyś była wariatką! Wariatka to moje drugie imię. Mów, co wiesz o multiversum, albo inaczej spotkam się z twoją Martyną. Coś ty powiedziała? Muszę wiać! Dzwonię do Martyny! Halo! Martyna! Martyna, odbiór! A co mnie odbiera? Odbieraj no! Większy zmysł! Wkurzyłeś mnie! Mów, co wiesz o multiversum! Zostaw mnie! Zostaw Luferka! Bye bye, maszkaro! Nie wiedziałem, że to zadziała. Słyszałem, że w ogóle masz jakieś problemy, więc przybiegłem na szybciej, jak tylko mogłem. Przemek! Boże! Całą noc mnie trzymała! Całutką noc! Kto to był? To jest jakaś Wanda Maximoff! Cześć, to Wanda Maximoff! Ona chciała się dowiedzieć odnośnie multiversum! Multiversum? Tak! O nie, zapomniałem, że ty nie załatwiłeś wszystkich spraw z tym! No nie załatwiłem, no co? Nie załatwiłem! Mówisz o multiversum, bo jak ktoś ma... ktokolwiek jakieś supermoce, to będzie mógł to wykorzystać! Dobra, po pierwsze, ty musisz wykorzystać to, że nie możesz wejść z bazuku do mojego domu! Dla bezpieczeństwa wejdę! Nie, no przestań! Nie! Ej! Nie możesz wchodzić o tak, o to jest naładowane? Nie! O! Sorry, Lufer. Hej, witajcie, ja jestem Lucyna, to jest kolejny odcinek z Minecrafta na naszym kanale. Wiem, że ostatnio pojawiały się mniej filmy, słuchajcie, na kanale, ale jesteśmy w trakcie przygotowywania przeepickiego odcinka z Minecraft, ale EXP to czasy, w których się znajdujemy. Tutaj jest lokalizacja numer 1, lokalizacja numer 2, lokalizacja numer 3. Przemek wam potwierdzi, że strasznie dużo pracujemy nad tym, dzień i noc, i to będzie tak epicki odcinek, że po prostu mi się już teraz kręci w głowie, jeszcze w drugą stronę mi się kręci. I w ogóle zostawiliście pod ostatnim odcinkiem tyle łapek w górę! Tyle osób nienawidzi komarów, więc jeżeli nienawidzisz komarów, jeżeli nie lubisz, jak jest taki odgłoski... Nie rób tak! Jeżeli takiego odgłosu nie lubicie, jeżeli nie lubicie komarów, zostaw właśnie teraz o tutaj o łapkę w górę. Bo jak nie zostawisz łapki w górę, to przysięgam ci, że komar cię dojedzie. Jak nie zostawisz teraz łapki w górę, musisz zostawić. No i zasubskrybujcie właśnie o tą bazukę, właśnie tutaj o. Zasubskrybujcie bazukę, jeżeli nie chcecie. Ej, nie odsuwaj się! O tutaj o, zasubskrybujcie kanał! O tu. Jeżeli, słuchajcie, chcecie, żeby każdy komar był potraktowany bazuką. Dzień dobry wszystkim, cześć i czołem, kluski z makaronem, cześć Przemek. Cześć. Dzień dobry, słuchajcie, wakacje się kończą. Przemek się cieszy, bo Przemek jest kujoną, ale wakacje się kończą. Dlatego teraz napiszcie w komentarzu, jak wam minęły wakacje, to przypnę wam serduszko. Czy to dobrze, czy to źle, czy to średnio, czy to bardzo dobrze, czy to bardzo słabo. Piszcie, my z Przemkiem przeczytamy wszystkie komentarze, każdy bez wyjątków, jak napisze. My po prostu uwielbiamy z wami mieć kontakt, więc piszcie, pisajajcie i przypnę wam serduszko. Czy ty masz dom na piasku? Ej, była taka piosenka, jak ona się zaczynała?
jesteś Cieszmy na się zwały rzeczy, nie, bo... nie, nie taka! A, budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś! To są ostatnie fanarty, które wysłaliście na grupę Fabularni Luferka V2. Dziękujemy bardzo za Centralne Biuro Arbuzów. Jeżeli chcecie dołączyć na Centralne Biuro Arbuzów, zapraszam, wysyłajcie fanarty, ale my musimy teraz to naprawić, Przemek. A twoich rodziców nie ma. No i co z tego, że nie ma, ale musimy to naprawić. Są na Krecie. Ała, no nie, no nie wierzysz znowu. O, sorki, nie widziałem cię. Co ci się stało? Jak ty zbasza syna? Przemek, Niko, Przemek. Już się znamy. Ja tak będę robił codziennie, że będę ich witał. Nie jestem ruda. Niko, Przemek, Niko. Miło mi, panie Luda. Nie jestem rudy. Ruda. Ruda tańczy jak szalona. Musimy to naprawić. Chodźcie, naprawmy to. Czekaj, że dziś odłożę bazukę. Tylko w normalnym miejscu. Ja mogę wziąć. Nie. Samodestrukcja. A-a. A czekaj, nie chodź to! Chowaj się! O kulcie. Nic mi nie jest. Przemek. No. Fanarty z Przemkiem, z bazuką i ze mną, jak uciekam. Wysłuchajcie na Fabularni Luferka V2. Ogólnie sprawdziłem tą wandę Maximow i okazało się, że ona jest z naszego świata. Z naszego świata? Nie naprawione. No z naszego. Czemu to są inne drzwi? O, no bo zepsułeś swoją bazuką. Nieprawda, to nie moja, to było napisane własność Nika. No nie, wcale nie twoja, wcale. I tu. O. To było własność Nika napisane. A dara, co mówiłeś o tej wandzie Maximow? No. Że prawdopodobnie ona chce się dowiedzieć, jak podróżować po multiversum. No tak, ale to ty. No, mamy portal. Tylko, nie wiem jakim to sposobem ona, czy może kogoś straciła, czy nie wiem. Że dlatego chce podróżować, tak? Tak, może dlatego, że ona chce sprowadzić te osoby do siebie, ale ona nie wie... Może. Ciebie na pewno. Gdzie zje. Czy mógłbym go oddać do innego uniwersum, do Luferka, u którego nie ma tego Niko? Teoretycznie tak. Tu jest lawa. Ja tu nie, proszę. Paniko! No, kłopot z głowy. Myślisz, że tamten Luferek go nie odeśle z powrotem? Nie, na pewno nie. Czemu miałby go odesłać? To jest najlepsze dziecko pod słońcem. Dlaczego miałby go odesłać? Dzień dobry. No. Powiedz mi, dlaczego ktoś się odesłał? Ej, dobra, Przemek, jak z nią walczyć? W sumie nie ma jak z nią walczyć. Jak tu nie ma z nią? No jest niepokonana, ona swoją moc czerpie z kamienia umysłu. Kamienia czego? A jest ich 5 albo 6. Nie wiem, nie pamiętam już dokładnie. Ja wiem, że jest kamień umysłu i kamień czasu. Jest kamień czasu, no tak. Doktor Strange go ma. Co? Nic, znam takiego ziomka. No bo ona posiada ogółem moc tego kamienia i dlatego może myślać, że byłeś komarem, może kontrolować twoje myśli, może kontrolować to, co robisz. No dobra, to co możemy zrobić, żeby ją pokonać, żeby ją powstrzymać, żeby nie mogła mnie atakować? Czekaj, ten strój się nie nadaje. To też. Jezu, co to jest za strój, Rufer? Może coś, czego nie możesz zniszczyć. Zaprojektowane są. Nie. Ten też nie. A w tym? Fuj. Wyglądałbyś głupio. Nie wyglądałbym głupio, są fajne stroje, ej! Trzeba ci stworzyć strój, który będzie odporny na tą wandę Maximo. Nowy strój Spidermana? Tak, ale... Jakby to powiedzieć... troszeczkę będziesz wolniejszy. Dlaczego? Bo ten strój będzie z obsydianu. Co?! Czyli tak, Przemek, jeżeli zdobędziemy lawę... i wodę, wiaderko z wodą, to wtedy dzięki temu będziemy wiedzieli, jak zdobyć obsydian, tak? Tak, tylko mam jeszcze zasadnicze jedno pytanie. Jakie? Dlaczego zabraliśmy go ze sobą? No bo jesteśmy w kopalni po raz pierwszy, okej? Okay? Właśnie. Okay. Ja nigdy w życiu nie byłem w kopalni. Ale mogłeś mu nie dawać chociaż kilofat z zestawu Happy Meal. Dobrze, że tego nie gryzie. Dobra, czyli musimy zdobyć teraz żelazo i jak zdobędziemy żelazo, to będziemy mieli wiaderko z lawą i wodą. O, jak czujesz? Pajęczyna. Spadłem niżej. Ej, chłopaki, ja chyba słyszę lawę.
Czekaj, ja nie chcę pojęcić. Lawa! Widzę lawę! Jest lawa, ale nie mam żelaza! Gdzie jesteś? Coś niebieskiego znalazłem. Co znalazłeś niebieskiego? Czy ty jesteś? Ej, tutaj są też... O. Ja cię kręcę, nie. Nie zrobiłem sobie tego. O, tu jesteś. Skończyły mi się pochodnie. Ja mam. Rzućcie mi. Tu jestem. Tu, za tobą. Gdzie? O, synu, dawaj. Złoto. Nie chcemy złota. Złoto. Chcemy żelazo. Żelazo. Ja ci kręcę. Nie wiem, jak wy widzowie grać na tych survivalach, ale... Survivolach. To się chyba survivole nazywa. Napiszcie, jak to się nazywa. To przypnę na serce. Musimy znaleźć żelazo. Jak znajdziemy żelazo... Co to jest? No. Ale fajnie. Aaaa! Chłopaki! Gdzie jesteś? Co? Gdzie ty jesteś? Tutaj! Gdzie? Tutaj! Echo! Czyli? Zapadło się! A tu gravel jest! O! Żelazo! Gdzie? Rufer? Przemek! Rufer! Przemek! Nie chcę się zgubić! Chłopaki! O, nie topisz, nie chcę być Batmanem, bo to słabe uniwersum. Rufer, to się... O! Ja tu jeszcze chyba szkupkałem, to jest za ciemno. Idziecie? Skąd masz diamentowy kilo? Kupiłem na Zalando. Ja przepraszam, widzowie, ale ja nie po prostu... To Przemek powiedział, że mi zrobi zbroję z tego. Mogę tym palić? Dobra, tym można palić. Że mi zrobi zbroję, słuchajcie, z obsydianu. No i my musimy mieć obsydian. Ile tego obsydianu musimy mieć? Dużo. Jak dużo? Bardzo dużo. Bardzo dużo? Bardzo dużo. Ej, tu najpierw... mam jeszcze większą tą. Najpierw było, jakbyśmy znaleźli całe jezioro lawy. Ja cię kręcę, ale tu jest... Ja bym się tutaj wkopał. Co to jest fioletowe? Tutaj. Fioletowe. To jest ametyst. Tutaj. Poka, chcę zobaczyć. Wow, ale ładnie. Ale tu jest fajnie. Wow, a to jak, teraz jak zbliżamy? O, jakie odgłosy. Bombastik. A jak się stawia? O! Ja wierzę to do domu. Nie wierzę tego do domu. Chyba jest coś takiego, że teoretycznie widzowie nie możemy wchodzić do kopalni bez wiedzy niektórych służb, więc my musimy stąd uciekać jak najszybciej. Ma ktoś wodę? A nie mam. Przemek, trzeba znaleźć jezioro lawy. A tu jakiś niebieski, a to pewnie diamenty, to nas nie fajne to. Gdzie są diamenty? Ja wykopałem na kamienny kilo tam. Widać, że jaki ojciec, taki syn. Mój Boże, jakie ładne drewno! Lawa! Ile jej jest? Żelazo! O, żelazo! Dobra. O, tyle powinno nam starczyć. Na pewno? Tak, ale macie wodę? Niko, łap wiadrko, szukaj! Szukaj! Dobra, Niko. Widzisz, tak się tresuje dzieci, no. Jak myśli Przemek, będą problemy z tą Wandą Maksimow? Tak, i to duże, bo ona za wszelką cenę chce się dostać do innego uniwersum. Ale dlaczego za wszelką cenę chce się dostać do innego uniwersum? Nie wiem, Rufer, nie wiem. Ty jesteś jedyną osobą, która wie, jak podróżować. Na całe szczęście nie pozwolimy jej na to. Nie możemy jej na to pozwolić. Powiem ci tak. Jeżeli ten strój nie da rady, to twoje moce to zadziała... O, patrz, widzisz, to ten dirt, który trzyma, to są twoje moce, a ta lawa to jest Wanda. Tak nie może być. No nie zadziała. Nie może tak być, Przemek, nie możemy tak... Patrz, zrobię ci powtórkę, patrz. Nie. Dobra, okej. Lawa to są dziewczyny, w których Przemek się buja. A to Martyna, jak się dowie, że się rozkwasisz na kwaśne jabłko. To jest twoja mama, kiedy dowie się, że masz dziewczynę. A to jest twój tata, kiedy się dowie, że umiesz trzymać normalnie latarkę. Tak? To jest baba od matmy, która dowiaduje się, że zrobiłeś cały materiał do końca roku. A to jest Martyna, jak się dowiaduje, że wchodzisz na fajne strony. To jest
twoja mama, kiedy dowiaduje się, że wchodzisz na fajne strony. A to twoja mama jest i Martyna, które twierdzą, że jadą na bez ciebie na wakacje. Ta? Ta. To jest Kola, która cię nie kocha. To może dużo. Nie no, żartuję, Przemek. Tak? A to jest Martyna, która cię nie kocha. Tak? A to jest Kola, która cię nie kocha! Nie wspominaj o niej! Nie! To ty nie wspominaj o tym, że Martyna mnie nie kocha! A ty nie wspominaj o Koli! A ty o Martynie, że ten... A to Koli! A ty o Martynie! O Koli! Martynie! Koli! Martynie! Koli! Mam wodę! Mam wodę! Mam wodę! O! O, dobra, to masz! Nie! O! Dlaczego? Nienawidzę was. Ale to nie ja wrzuciłem tą wodę do lawy. Ja też nie. Mam poparzenia 15 stopnia, Niko. Ja cię zaraz wyślę w kosmos. Zabawkowa pukawka mi nic nie zrobi. Lawą. Przestań! Dobra, Przemek. Jaki jest teraz plan? No plan jest taki, że trzeba stworzyć tą zbroję, tak? Wykopaliśmy obsydian, słuchajcie, mamy go ponad stak. Okej, okay, ale ty będziesz w stanie pójść teraz do ciebie do domu? No nie, musisz ty to zrobić. Ja muszę to zrobić. Ja ci pomogę. Nie, zrób tak, że tak na czworaka będziesz szedł, Przemek. Tylko pamiętaj, nie wchodzisz do pokoju, gdzie są różowe drzwi. A, co tak? O czym ty gadasz, Przemek? Chodzi o to, żebyśmy teraz poszli do ciebie do domu. Ale jak na czworaka mam chodzić? No na czworaka, no masz, no... Ułóż się tak, oj, tak na czworaka, no nigdy w życiu nie chodziłeś na czworaka. Nie, no, widzowie. Mam sprawnych rąk. No to my to zrobimy. Co? Pomożemy ci się obudzić. Dasz radę, Przemek, nie gadaj. Chodźcie, chłopaki, idziemy do Przemka. Przemek! To jest głupi pomysł. No co? Piesku, piesku. Nie jestem psem. O, Batman. Ej, tu jest napisane kupa. Kupa, no weź przestań, on lubi matematykę. Chodź, Przemek. Jezus, jak mi jakaś dziewczyna zobaczy, to będzie się ze mnie śmiać. Nie będzie się ciebie śmiała. A co tutaj przyszła, ta jego dziewczyna tu przyjdzie? Nie mam żadnej dziewczyny. No to kto to był? Chodź, piesku, Batman. Przestań, zachowuj się. Jestem cię wyrany tą siekierą. Jezus, co tu się dzieje? Poszedł mi, chodzi, dość za mnie. Chodź tu, mały skrycie. Okej, dobra, zapraszam do mojego obsydianowego królestwa, proszę. Masz nową maszynę. Ja cię kręcę. Ale to wygląda epicko. Nie łaż potem. Sorki. Bo zamienisz się w wielki kamień i nikt ci nie będzie mógł przytulić ani ruszyć. Mama mnie nie będzie mogła przytulić? Mój tata ześnie? Tak. Ej, nie mów mu tak. Nie mów mu tak, Przemek. Dobra. Zostaw ten miecz. Sytuacja wygląda następująco, co muszę zrobić? Dobra, musisz wyjść do środka, żeby zeskanować twoją wielkość ciała. Okej, czyli tutaj o. Tak. Dobra. Muszę siąść, okej. A to boli to? Nie boli, jeszcze nie boli. Dobra, kalibracja. Ty, twój mózg się zmniejszył o 2%. O, ta. Ty za to nie masz mózgu. Mam mózg, w przeciwieństwie do ciebie i twojego syna. Aaa, co ty robisz? O, otwarcie jest. Czekaj, już to naprawię. Dobra, to boli. Czekaj, boli. Już. A, zwariowałeś? No nie ja, to z niego. To ja zrobiłem. Dobra, okej, zrobiłeś ten kalibrację mojego ciała i tak dalej? Tak, zaraz powinien się stworzyć, czekaj. Polecam wyjść, bo będzie tu za dużo światła. No dobra.
Ja też nabrałem oczy to wyjść, bo jest za dużo światła. Dobrze? Już? Ja już. Patrzcie. Wow. Ale ładnie. Ja cię kręcę. Ale wygląda przepięknie, przeepicko. To od dzisiaj się nazywa obsydianowy spajdy, tylko jest taki mankament jeden, że no jesteś wolniejszy wtedy. No nie ma problemu. Napiszcie komentarz obsydianowy Spider-Man. To jest komentarz do losowania. Kochani, zakładam to.